we dwóch będzie ta jechać? Nie. Nie, nie, ja żartuję. Nie. Żartuję w tej chwili. No. Korzystamy z życia. Zaczynamy. Zapraszam na vlogi. O tak, i ten wiaderek. To ciepełko. No po prostu żyć i nie umierać. Jeszcze ten dźwięk pierścieni w Simpsonie. Po prostu. Życie. O kur... Masz na piękno. Dobre motorki. Oj, dobre motorki. Dobre. Dobre, no. Ja nie wiem. Ja miałem Jawę 350. O kurde. Jawę 350, to tam pewnie koło zrywało, co? Nic się nie popsuło. Nie, się podnosi. Tak, w sensie takim, że po prostu tyle mocy. Wszystko do góry kuda chodziło, kula tak. Na jednym kole jechałem, a ojciec mówi tak. Wyszedł i tak się popukał po głowie, ty symbole jeden, ty kurde, symbole jeden. Co ty w ogóle wyprawiasz? No, działy się. Przejechałem przez wieś, bo jest tam na Zamościu mieszkałem. No, no. Jak wtedy przejechałem, się kurwy bać do kurwika się pochowałem. O. No taka te poszło. Wszystko poszło w górę, no. No. Dlatego ja też Simpsona nie sprzedaję, bo kurna... Na razie nie sprzedam. Nie sprzedaję, po co? Nie sprzedam. A czym ja będę jeździł? Rowery. Nie, no proszę pana. Nie, nie, ale proszę... Paweł jest. To... Paweł, ja, jak chcesz wierzyć, ten jego sprzęta zainwestowałem przez 3 lata 120 zł tylko. Nic się nie psuje. Rabula. Rabula. Naprawdę. Ja wiem, co to jest Simpson. Bo mój kuzyn miał też Simpsona, to o kurde, ile mu się najeździł. Proszę pana, jak to jest wszystko proszę. Paweł jest. Paweł! Jak to jest wszystko proste. Proste. I w porównaniu do tych ogarków to wiesz. O kurde. A chciałbyś go sprzedać kiedyś? Na razie nie, no bo naprawdę. Nie. Powiedziałem nie sprzedaj. No nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, właśnie ja nie chcę. Poczekaj jeszcze tak z 8-10 lat, dopiero możesz go sprzedać. Ale w tej chwili nie, bo zadbany jest jak jeńcu. Nie, ja go tam czyszczę, dbam. No nie. Dobrze, bardzo dobrze. Nie, to bardzo... Ja tam dbam o takie sprzęty, bo tak jestem wychowany. To Jawę sprzedałem 350. No, ale kto wiedział, no nie, to tak czasami jest. Kurwa, 2 lata temu sprzedałem. No, no to niedawno a teraz by kurde macie... No wziąłby pan trochę pieniążków. Więcej. No myślę... Ze 4000 na pewno bym... Na pewno, na pewno. Tutaj gdzie się dojedzie? A zobaczymy, pojeździmy trochę. Dlatego mam takie sprzęty retro, żeby pojeździć sobie spokojnie, pozwiedzać, podelektować się. O, to nic. Nie ma nic, zawracamy, jakaś oczyszczalnia ścieków. O kuźwa, co tam się z tym biegiem stało, to ja nie wiem. Coś z tym sprzęgiem jest nie tak. Stajno, stajno! Ale my się spotkali, kurna ma. Będę na YouTubie czy nie? Może będziesz, jak coś tam pika to będziesz, to będziecie. Zakameruj to, nie? Zakamerujemy. Siema. Witam. Cześć. Cześć. Hej, siema. Zwiedzamy okolice. Mówię, a zajedziemy tam z tyłu. Zatankowane, jedziemy. No i ogień.
Trzeba spojrzeć, czy koło jest, czy się już nie odkręciło. A włoskie Piaggio jest za nami, jest. Dobra, i ogień, trójeczka. I cyk pod górkę. I włoska maszyna za nami zostawiona. I wjeżdżamy już w nasze rejony. Po tych wioskach najchętniej sobie jeżdżę, najprzyjemniej mi się po prostu jeździ, lubię tę okolicę. Spokój, cisza, mały ruch. Żyć, nie umierać, w skrócie. Ogień. Ościgamy się, dawaj. Zobaczymy V-Max! 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 No, 50 jedziemy. 60! Sześć dyszek. Już. U niego możliwe, że pokazało 7 dyszek. U mnie może zaniża, no. Nie wiem. Ale mimo wszystko, takie Piaggio 50 zajebista jest też. Fajnie. O, ciotkowi łezka się pokazała. W oczku mówi, a CZ, kiedyś nam jeździły. Tutaj co to za mościk? Przejście dla zwierząt pewnie. O, tutaj jaki niebezpieczny przejazd. Dobra, już wiem. Tutaj już się pojawiają te wąskie uliczki. Taka prawdziwa polska wieś. Babka aż fryzurę poprawiła, jak zobaczyła kamerę. Tema.